Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, drodzy goście. Jak każdego roku w okresie przedświątecznym odwiedzaliśmy grunwaldzkie domy kultury, szkoły, przedszkola, by uczestniczyć w spotkaniach opłatkowych. W poprzednim odcinku programu lokalnego zdawaliśmy relację z uroczystości w Domu Kultury Kopernik i Domu Kultury Raszyn, gdzie spotykają się emeryci, renciści i inwalidzi. Czas Bożego Narodzenia to dla wielu z nas okres szczególny. Świętujemy narodziny Chrystusa, Zbawiciela, a zarazem jednoczymy się w miłości. Świadomi niecodziennej potrzeby i bliskości bycia z innymi ludźmi, w atmosferze ciepła, spokoju i duchowej wspólnoty, świadomi również własnych dokonań, osiągnięć. Tym razem przedstawiamy fragmenty uroczystej Wigilii Stowarzyszenia Radiestetów imienia Czesława Spychalskiego, która odbyła się w Domu Kultury Krąg. No, przede wszystkim witam Was wszystkich bardzo serdecznie i przede wszystkim witam bardzo serdecznie WTK, że możemy gościć na Waszym ekranie. Spotykamy się dzisiaj w domu osiedlowym Krąg przy ulicy Dmowskiego 37 z okazji opłatka wigilijnego Stowarzyszenia Radiestetów imieniem Czesława Spychalskiego w Poznaniu. Po raz 15 dzisiaj już jest. 75 osób mamy. Jest mile, atmosfera miła, serdeczna. Przede wszystkim ludzie się łączą w miłości. Podsumowałam troszeczkę cały rok ze względu na to, że ten rok był dla nas bardzo owocny, dlatego że mieliśmy 30-lecie klubu 1 i 2 czerwca, które odbyło się w Izbie Rzemieślniczej. Tak, zostaliśmy wyróżnieni przez wojewodę poznańskiego za rozwój naszego stowarzyszenia na całym Poznań i Wielkopolskę. Nie, stowarzyszenie, to jest ważne. Później dostaliśmy odznaczenie z domu osiedlowego Łazarza i Kręgu. Tak, dostaliśmy też specjalną nagrodę ufundowaną. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie. Też na skalę kraju, bo mieliśmy wszystkich gości z całej Polski, z wszystkich stowarzyszeń. I nie tylko odznaczaliśmy naszych członków, ale odznaczaliśmy też stowarzyszenia i odznaczaliśmy też członków pojedynczych z całej Polski, bo się znamy wszyscy na zjazdach integracyjnych, się poznajemy. Ja jako prezes życzę wszystkim przede wszystkim zdrowych i pogodnych świąt. Przede wszystkim zdrowych i pogodnych, rodzinnych, dużo miłości, dużo radości, dużo spokoju, dużo pogody ducha. I żebyśmy, a naszym stowarzyszeniom jeszcze członkom, życzę rozwoju naszego klubu po raz więcej, bo mamy 80 członków ponad, żeby jeszcze więcej przybyło. Cały rok dokształcamy, uczymy i robimy wszystko, żeby było nas jak najwięcej i żeby tych starszych już młodzi zastąpili. Jak ktoś pracuje 30 lat, tak jak ja w radiestezji, to wiem, że jakie to jest ważne. Jest ktoś chory na przykład na nowotwór, który nie może z tego wyjść, bo po chemii wymiotuje. Śpi w domu na żyle wodnej. Przyjdzie radiesteta, usunie to miejsce, położy się na tym, to ta chemia działa. Wtedy ta chemia działa i nigdy nie każemy, żeby odchodzić od medycyny naturalnej. Ona musi być, ona jest potrzebna, ale możemy sobie wspomóc naszą naturalną tą medycyną. I bioterapię mamy, i radiestezję, i mamy ziołolecznictwo, i mamy litoterapię, i mamy świecowanie, i różne działy, nie? Jakie mogą być. A dokąd i gdzie można się zgłosić po pomoc w ciągu całego roku? Tak, i bardzo pierwsze spotkanie wszystkich, kto by chciał skorzystać z naszej pomocy bezpłatnie, robimy 12 lutego na ulicy Kasprzaka 3 od 17 do 20. Mogą wszyscy przyjść bezinteresownie, bez zapłaty i każdy otrzyma pomoc, bo mamy tak zwane dni otwarte. Jeżeli ktokolwiek by był zainteresowany, czy przyjść na wykłady nawet, bo mamy wtorkowe wykłady o godzinie 18 co wtorek. Na ulicy Dmowskiego 37 w domu osiedlowym Krąg. Co wtorek o 18. Mamy stronę internetową www.radiesteci.klubkrak.pl. Że można zajrzeć, wszystkie wiadomości tam są. Mamy wydaną jeszcze książkę, przepiękną książkę wydaliśmy na 30-lecie. Zbieraliśmy materiały. Jest przepiękna książka wydana.
I jeżeli by był ktoś zainteresowany, to co wtorek może ją nabyć u nas na tych wykładach za 20 zł, a jest przepiękna książka z różnymi, na każdy temat z wykładami. Może część naszego spotkania będzie pewną zabawą gwarową. Oczywiście Wigilia narzuca określone tematy. Gościem Radiestetów był aktor teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Andrzej Malicki, który rozbawił publiczność recytując znane utwory m.in. Aleksandra Fredry oraz własne interpretacje w kilku wersjach gwarowych. Śniła się starej partii niemiła przygoda. Bój to jest nasz ostatni, lecz sztandaru szkoda. Fredro, miły deszczyk, rzekł rolnik, życie niesie wszędzie, wszystko nam ze ziemi dobędzie. Boże, uchowaj, krzyknął sąsiad przerażony, ja mam tam 3 żony. Biniu spokojny, nie naprzykrzał się, Eda, wystworzą ciągiem awantury. Stale coś tetrą, ciągiem trzaską drzwiami. Gną kejtry, psyki, świgą w nie pyrami. Rąbą i wycą powyżej lamperii. Małe co Biniu nie dostał dylerii. Kiedy już Biniu nie mógł cierpieć tego, wtoknął do Edy i padł do niego. Zlituj się, Eda. Przestań hałasować, bo jesz ci zdziepka i pęknie mi głowa. A na to Eda. Ty stary gajdusie, nie tkaj tu kluka, bo Jożym jest uśpiew. Biniu się wnerwił, zamknął drzwi z drugiej strony, poczłapał Dosię i siodł napuczony. Zaś potem Eda po szychcie se chrapie, a łotpowały coś mu na kluk kapie. Wyprysnął z wyra i wtochnął na górę. Sztuk puk zamknięto, szpicuje bez dziury. Łasłackie drzewko, pełno wody w jadalce, a Biniu z wędką siedzi se na pralce. Co robisz, Biniu? Ryby sobie łabie. Czy ty nie cierpisz? Mnie kapie po głowie. A na to Biniu. Ty stary glajdusie, nie tkaj tu kluka, bo Jożym jest usie. Z tej łopowiastki tako jest nauka. Gdzie nie twój biznes, tam nie wtykaj kluka. Albo i inny morał się wygrzebie. Jak ty do kogoś, tak, on zaś do ciebie. Taka jest wersja wielkopolska. Oczywiście, jak na Wigilię przystało, stoły uginały się od świątecznych potraw, a śpiew kolęd rozbrzmiewał przez cały wieczór.
następnym programie zobaczymy, jak świętowali członkowie klubu Bamberka mieszczącego się w Domu Kultury Krąg oraz seniorzy z Domu Kultury Kopernik.